Panna, każdy człowiek ma w młodych latach pstro w głowie, albowiem lekkomyślność, beztroska, niefrasobliwy humor to przywileje młodości. Tak już jest na naszym świecie. Wyjątkiem od tej reguły są ludzie urodzeni w znaku Panny. Można by o nich powiedzieć, że za wcześnie dojrzeli. Już w młodości są pilni, ostrożni, staranni. Wszystko badają na zimno, przy czym wygłaszają swe zdanie. Bardzo, bardzo rzadko dają się ponieść szaleństwom młodości. Jakkolwiek postąpią, zawsze uprzednio dokładnie się namyślą. Improwizacja to nie ich dziedzina. Wszystko musi być szczegółowo przemyślane i rozważone. Ludzie z tego znaku bardzo lubią porządek. Gdy mężczyzna ze znaku Panny idzie spać, to obuwie stoi przy łóżku na baczność, a spodnie leżą starannie złożone na kant, choćby to była noc poślubna. Panna lubi systematyczność, czystość, dokładność, punktualność, wszystko co proste, zrozumiałe, jasne, nieskomplikowane, uczciwe, sumienne, staranne. Dalej, symetrię, uznanie jej osoby, rozsądny kompromis. W ogóle panna lubi wszystko, co ma coś wspólnego ze zdrowym rozumem, rzeczowym, trzeźwym myśleniem, porządkiem społecznym. Także ceni porządek w mieszkaniu, w aktach, w szufladach, w garderobie. Panna zachowuje umiar w jedzeniu, często miewa zainteresowania dietetyczne. Większość jaroszów i zwolenników racjonalnego odżywiania się pochodzi z tego znaku. Tylko rzadkie wyjątki odbiegają od tego schematu gastronomicznego. Panna stroni od wszystkiego, co potężne, nieforemne, nieokreślone, niejasne, bezgraniczne, bez umiaru, chaotyczne, nieuchwytne, nieobliczalne, asymetryczne, nieprzewidzialne, krańcowe, niepożądane, nieczyste, co nie ma podstaw, co zeszło na psy, dalej, co opiera się na wyczuciu, na domysłach, co jest niepewne, wątpliwe, nie lubi rozrzutności, lekkomyślności, życia nad stan. Jest charakterystyczne, że panna rzadko kiedy coś zgubi, co często zdarza się rybom, a nieraz i wodnikowi. Zawsze wie, gdzie coś leży, gdzie jest schowane. Choćby od roku znajdowało się w trzeciej szufladzie od góry po lewej stronie, w małym pudełku za dużym pudełkiem. Nieraz zdarza się, że mania porządku jest u panny wręcz chorobliwa oraz uciążliwa dla otoczenia. Jeżeli mówi się o kimś, że jest niewolnikiem swojego mieszkania, że od rana do nocy czyści, szoruje, pastuje, froteruje, odkurza i myje, to taka pani na pewno ma słońce we pannie. U mężczyzny przejawia się to trochę inaczej. Na listach prywatnych będzie notował datę ich odbioru, będzie w domu do wszystkiego się wtrącał i zawracał głowę żonie, bo on wie wszystko lepiej. To mędrkowanie spotyka się bardzo często u ludzi z tego znaku. W biurze będzie taki osobnik czepiał się spóźnialskich, interesował się błahostkami. Niestety, pannie brak nieraz szerszego horyzontu myślowego, bardziej kosmicznego punktu widzenia. Pociąga to za sobą brak obiektywności, pozwalającej odróżnić rzeczy ważne od mniej ważnych. Charakterystyczne zamiłowanie do porządku przejawia się u osób z panny także w dziedzinie intelektualnej. Skrzętnie magazynowane wiadomości są systematycznie poukładane w pamięciowych szufladach. Na zadawane pytania panna zawsze odpowie logicznie, rozsądnie i jasno, a tok jej myśli już na przeciętnym poziomie umysłowym jest ścisły, obiektywny i rzeczowy. W licznych ważnych dziedzinach dzisiejszego życia spotyka się pannę na odpowiedzialnych stanowiskach. Rzadko kto bowiem dorówna jej precyzyjnemu myśleniu.
przeciwieństwie do ryb, których myśli biegną drogą uczuciowo-intuicyjną i nieraz bywają nawet nieco chaotyczne i zamazane w myśleniu, panny brak podłoża emocjonalnego. Godłem znaku panny powinien być obowiązek, wpisany dużymi literami, bo w tym właśnie znaku rodzą się ludzie, których celem życia jest wierna służba. Główni księgowi, niezawodni kasjerzy, sumienni obowiązkowi lekarze, pielęgniarki, oddane swojemu zawodowi, a także dozorcy pilnujący cudzego mienia, pochodzący często ze znaku panny. Najlepsi uczniowie w szkołach mają prawie zawsze słońce w pannie, a także liczni nauczyciele. Nawet gdy panna nie jest pedagogiem, miewa w sobie coś moralizującego, belfra. Chętnie robi uwagi i krytykuje cudze postępowanie. Na dobro panny należy zaliczyć fakt, iż jest ona ostoją solidarności i stałości. Można na niej polegać. Co jakiś czas należy wyrazić jej uznanie. To jest jej nie tylko potrzebne do życia, lecz także jej się należy. Jest dla niej koniecznym bodźcem do dalszej wytrwałej pracy. Nie chodzi tu o pochlebstwa, które tak chętnie gładko łyka lew. Panna jest po prostu głęboko przekonana o swojej wartości. Bardzo często ma słuszność i zwyczajnie żąda uznania tego faktu przez otoczenie. Również w życiu prywatnym powinno się pamiętać o tym, kiedy się jest w przyjaźni z jakąś panną. Panna jest prawie zawsze rozsądna, często mądra. Nie ma dla niej górnej granicy, gdy chodzi o zajęcie pozycji w hierarchii naukowej lub społecznej, choć na szczeblach szczytowych widuje się ją rzadko. Natomiast nauka nowoczesna nie mogłaby się obyć bez ludzi ze znaku panny. Ceni się ich szczególnie za dokładność, niezawodność, za analityczność, za analityczny sposób myślenia i za sumienny krytycyzm. Wśród laureatów Nobla za prace naukowe stoją przedstawiciele znaku panny na pierwszym miejscu. Jest ich tu trzykrotnie więcej niż koziorożców. W krańcowym przeciwieństwie do barana i bliźniąt oraz wodnika znak panny oznacza się charakterystycznym konserwatyzmem. Lecz cecha ta nie wynika z jakiegoś zacofania, uwielbienia tego, co stare, ale z obawy przed nowym. Pannie trudno przystosować się do nowych, odmiennych warunków, obojętnie jakich. Ona to wyczuwa. Dlatego też niechętnie zmienia otoczenie, miejsce pracy, mieszkanie i w ogóle dotychczasową drogę życia. Kariery efektowne, błyskotliwe, rakietowe nie wchodzą w ogóle w rachubę dla osób ze znaku panny. Można powiedzieć, że awans panny jest zawsze wynikiem uznania jej zasług, kwalifikacji, wykazania się niezbędnymi umiejętnościami. Natomiast baran, a w nieco mniejszym stopniu również lew i łucznik, zaufanie ludzkie często zdobywają na kredyt swym obiecującym zachowaniem i pewnością siebie. Panna ma świetną pamięć. Może sobie przyswoić bez trudu wręcz nieprawdopodobną liczbę wiadomości. Potrafi magazynować wiedzę jak byk, wartości materialne. Lecz wszystko, co panna robi, musi mieć sens, logiczne uzasadnienie. Musi być celowe i zgodne ze zdrowym rozsądkiem. W związku z tym, dawno temu ludzie nauki orzekli, że znak panny jest powinowacony z planetą Merkury. Podobnie jak znak bliźniąt. Celem panny nigdy nie będzie władza, panowanie nad ludźmi. Natomiast już trochę eksponowane stanowisko jest dla panny uciążliwe. Chętnie natomiast będzie stała za plecami władców, dyskretnie służąc im swą wiedzą, radą, doświadczeniem i umiejętnością trzeźwego, beznamiętnego myślenia. Wielu wybitnych przyrodników, fizyków, chemików i lekarzy ma słońce w znaku panny. Sposób rozumowania panny jest jasny, bystry, logiczny, ale w pewnym stopniu ograniczony. Nie spodziewają się po niej śmiałych, odważnych decyzji i pociągnięć, karkołomnych spekulacji, światoburczych wystąpień, stawiania swoich szans na jedną kartę. Żaden wielki żołnierz nie miał słońca w pannie.
Na to pannie brak odwagi życiowej, odpowiedniego rozmachu, szerokiego horyzontu oraz beztroski. W czym będzie na przykład celował baran? Panna jest specjalistką od prac delikatnych i precyzyjnych, od roboty koronkowej. Przy pewnej zwinności w palcach nadaje się na zegarmistrza albo pracownika obsługującego precyzyjne obrabiarki numeryczne. Oczywiście żadna panna, kiedy będzie chodziło o podjęcie ważnych decyzji, nie przyzna się do nurtujących wahań i niepokojów i rozterek. Będzie się zastanawiała, powiadając przy tym o celowości z imprezy. Jeśli daje jej zorganizowania, będzie brakowało rozsądnych i rzeczowych podstaw. Takie jest dla panny wszystko, czego ona nie rozumie, co jest dla niej niejasne i niepewne. Rzeczy i działania, które mają znaleźć uznanie panny, powinny być wyrozumowane, oparte na realnych podstawach. Czego panna nie lubi, gdy ją ktoś ma za durnia? Znając z reguły swą wartość, uzna panna takie traktowanie za szczyt bezczelności, za osobistą obrazę jej osoby. Skorpion by sobie kpił z cudzej opinii o nim. Człowiek, który tak postępuje, jest w oczach panny załatwiony na zawsze. Do wszystkiego to wielkie, potężne, gigantyczne, panna odnosi się z niechęcią, podejrzliwością i rezerwą. To ją przygniata i oszałamia. Świetnie natomiast będzie się czuła nad mikroskopem lub w sali operacyjnej. Lecz do zdobywania Everestu trudno ją będzie namówić. Lew by się tam wybrał z przyjemnością, aby dumnym i władczym okiem spojrzeć na wszystko, co się wokół znajduje. Baran i skorpion spieliby się tam chętnie dla samego wyczynu. Łucznik też by się do nich przyłączył. Rak byłby pewien obaw. Bliźniak taką wycieczkę potraktowałby jako ciekawe urozmaicenie szarej codziennej egzystencji, a byk zrobiłby na tym interes. Ludzie ze znaku panny nie pragną rządzić ani panować, nie lubią stanowisk wysokich, reprezentacyjnych i odpowiedzialnych. Bardziej natomiast odpowiadają im pozycje drugoplanowe, gdzie potrafią być niezbędni, ich zadaniem jest służba. Na wyższym szczeblu hierarchii społecznej, kiedy mają wyższy poziom intelektualny, chętnie zaciągają się na służbę określonej idei, dla której zniszczenie się potrafią mówić sobie wielu rzeczy. Mogą latami żyć skromnie, bez pretensji do losu, po to, aby tylko osiągnąć wyznaczony wcześniej cel. Na stanowisku odpowiadającym jej poziomu umysłowemu panna czuje się pewna swego, chociaż tego nie będzie oczywiście na zewnątrz okazywać, gdy się ją wytrąci z równowagi życia codziennego i zażąda nagle podjęcia poważnej decyzji, decydującej rezolucji, będzie szukała cudzego wsparcia moralnego. Czując się niepewna, samotna, jest trochę bezradna, brak jej instynktu życiowego. Niezbędne jest jej otoczenie, które w chwilach zwątpienia będzie ją dopingowało do podjęcia decyzji i doradzi w razie pojawienia się wątpliwości. Niepewność powstająca w jej umyśle spowodowana jest także nadmiarem krytycyzmu. W przeciwieństwie do lwa, który tak sprytnie potrafi rozdzielić pracę podwładnym, że dla niego pozostają tylko czynności nadzorcze, panna będzie starała się wykonać wszystko sama. Trochę w tym braku zaufania do cudzych kwalifikacji, trochę w braku zdolności organizatorskich, a przede wszystkim nadmierna pilność i sumienność. Panna należy do tak zwanych znaków intelektualnych. Nie stawia ona więc, podobnie jak i bliźniak, zagadnień seksualnych na miejscu naczelnym. Starych kawalerów spotyka się najczęściej wśród mężczyzn tego znaku. Z dziećmi ze znaku panny nie ma kłopotów, są pilne i pracowite. Tu rodzą się również kujony i kowale, pierwsi zaufani, uczniowie, chluby klasy i duma nauczycieli. Dzieci te zawsze potrafią zdobyć się na koleżeńskie współżycie z rówieśnikami. Z tego powodu czasem bywają nielubiane wśród kolegów i koleżanek. W domu chętnie pomagają matce, chociaż zazwyczaj całe popołudnie siedzą nad książkami, ucząc się pilnie.
Dzieci te są zadziwiająco oszczędne i gospodarne. Kiedy zaczną dorastać, bywają nieraz przemądrzałe. Nie pozwalajmy dzieciom ze znaku panny przebywać zbyt wiele w mieszkaniu. Zabierajmy je na przechadzki, namawiajmy, aby zajęły się sportem i więcej bywały na świeżym powietrzu. Dziewczęta ze znaku panny nadają się wspaniale na wychowawczynie. Chłodne, rozważne i opanowane. Nigdy nie dadzą się ponieść nerwom, ulec wybuchowi złości. Nigdy nie zdarza im się popełnić błędów wychowawczych. Także należy zaznaczyć, iż dziewczęta z panny i z koziorożca mają w sobie najmniej kokieterii ze wszystkich 12 znaków. W porównaniu z niektórymi znakami zodiaku, panna ma skłonności do życia seksualnego raczej umiarkowane. W sprawach matrymonialnych często cechuje ją brak odwagi, zdecydowania, śmiałości. Jeżeli więc kandydat na partnera nie weźmie się energicznie do rzeczy, obojętnie czy to będzie mężczyzna lub kobieta, z małżeństwa mogą być nici. Dopiero po 30 impulsy erotyczne w tym znaku się wzmagają. Lecz nie oznacza to, aby trzeźwość i rozsądek przestały dominować. Panna to wzorowy partner w małżeństwie, spokojna, zrównoważona, nigdy nie wpada w histerię, wierny, uczciwy towarzysz. Ale nie należy się po niej spodziewać szałów miłosnych, zatracenia się w namiętności lub, broń Boże, jakichś głupstw, do których zdolni są zakochani w niektórych innych znaków, na przykład skorpiona. Żony ze znaku panny to często nieszczęśliwe istoty. Od rana do nocy muszą ciężko pracować, dbają o porządek w domu. Wyraz muszą dajemy w cudzysłowie, gdyż z tym musem na dwoje babka wróżyła. Nikt tych pań do niczego specjalnie nie zmusza. Z manią robienia porządków, jak i z występującą często pewną oschłością, należy się pogodzić. Bo pani panna ma wiele innych zalet. Może niezbyt błyskotliwych, ale cennych. Potrafi mężowi służyć dobrą radą, dbać o to, by nikt z domowników nie wydawał niepotrzebnie pieniędzy, jest bezpretensjonalną, nigdy nie robi scen małżeńskich, potrafi się ładnie ubrać i tanio. A kiedy w domu ktoś zachoruje, mama panna będzie świetną pielęgniarką, bez obawy zarażenia się. Przed czym drżą ze strachu panie ze zbyka i lwa. Pracowitość żony panny jest nadzwyczajna. Będzie się zamęczała, nie chwaląc się, że wymagając współczucia, nie skarżąc się na innych. Dla urozmaicenia będzie prowadziła skrupulatną kuchenno-domową rachunkowość. Baran, nie namaślając się, rozetnie węzeł gordyński jednym cięciem. Byk sprzeda go zbieraczowi osobliwości. Rakowi bliźnięta będą szeroko dyskutowały nad tym, jakby go można było rozwiązać. Rak będzie się z daleka nieufnie przyglądał. Lew zleci rozwiązanie węzła podwładnym i przestanie się tym interesować. Pannie zaś cierpliwie i starannie Panna zaś cierpliwie i starannie węzeł rozsupła. U panny występują nieraz kompleksy seksualne, z którymi miewa kłopoty. Powodem zazwyczaj są jakieś tłumione pragnienia, które ona chciałaby zignorować. Tak kobiety, jak i mężczyźni w znaku panny miewają w sobie bardzo coś ze starej panny, choćby śmieszną oraz nieraz pedanterię, przesadnie zamiłowania do porządku, także robienie zgryźliwych, kostycznych uwag, to ich cecha. Dziewczęta z tego znaku są ładne, ale ich uroda jest jakby zimna. Może jest to określenie niezupełnie właściwe, w każdym razie jest w nich coś trzeźwego, zbyt rozsądnego, krytycznego. Czasem ma się wrażenie, że wieje od nich pustka i chłód. Celowość w ich postępowaniu, rozwaga, kalkulacja często peszą, mrożą i ostraszają adoratorów o usposobieniu bardziej romantycznym. Jest chyba zrozumiałe, że ludzie z tego znaku nie są przez wszystkich lubiani. Może dlatego, że nie potrafią być wylewni.
że nie ponosić temperament ani inne namiętności, bo są opanowani i pełni rezerwy. Nie można się przy nich ogrzać, chociaż nieraz spotyka się tu wyjątki. U panny widzimy jakże jakby pewną nieśmiałość życiową. Ludzie tłumaczą to sobie nieraz jako nieszczerość. Tymczasem wynika ona z zupełnie braku władz tych cech, braku zamiaru imponowania komuś lub braku chęci sugestywnego oddziaływania na otoczenie. Panna jest nastawiona do życia raczej pesymistycznie i negatywnie. Prawie do wszystkiego w życiu odnosi się z powątpiewaniem i niedowierzaniem. Może ma i przez taki sposób życia mniej rozczarowań. Panna jest oszczędna, a często i trochę kutwa. Nigdy nie robi długów. Do spekulacji nie nadaje się, bo jest strachliwa. Lubi odkładać grosz do grosza. Nawet z drobnych oszczędności potrafi uciłać dużo. Do większych interesów brak pannie odwagi. Mężom ze znaku panny na ogół trudno dogodzić. Zawsze będzie im się zdawało, że wszystko wiedzą lepiej, że są oszczędniejsi, gospodarniejsi i mniej wymagający niż żony. Ich roztropność i praktyczne podejście do życia są dla kobiety bardziej uczuciowej wręcz irytujące. Można przypuszczać, że człowiek, który wymyślił planowanie, na pewno miał słońce w znaku panny. Kiedy w domu coś się zepsuje, można być pewnym, że mąż panny bez niczyjej pomocy naprawi uszkodzenie. Umoralniające kazania do niesfornych dzieci najlepiej wygłasza ojciec tego znaku. Panna jako mąż bardzo lubi, gdy żona zasięga jego opinii i rady. Tę przyjemność można mu zrobić łatwo. Męża pannę trudno owinąć sobie dookoła palca, ale można na nim polegać. Jakiś stary człowiek umierając powiedział: żałuję wszystkich głupstw, których w młodości nie popełniłem. Prawdopodobnie miał on słońce w znaku panny.